Cześć, to ja, Lykosia, i po bardzo długiej przerwie bardzo serdecznie witam każdego z Was w dzisiejszym live update'cie. Zapraszam. Wstałam jakieś pół godziny temu, jest 10, jest 11:10 i ogarnęłam się troszeczkę. Powinnam się troszkę pomalować, ale... Znaczy nie powinnam, chciałam. Po prostu mi nie wyszło. Nie zdążę się już pomalować, bo za 20 minut zaczynam zajęcia z moimi dziećmi. Jakie zajęcia, to zaraz Wam pokażę. Usiadłam sobie przy biureczku i teraz mogę Wam pokazać, gdzie dokładnie pracuję. Mianowicie, jak możecie zobaczyć na moim laptopie, pracuję w takiej firmie, która jest szkołą, ale nie do końca jest szkołą. Czym dokładnie jest, to wytłumaczę za chwilę. Która nazywa się Akademia Myślenia. I jestem tam nauczycielką japońskiego i historii sztuki właśnie. W poniedziałki o 11:30 zaczynam historię sztuki. Tak więc jako, że mamy godzinę 11:13, to no już zaraz zaczynam te zajęcia, a później mam 4 godziny przerwy i mam japoński, czyli o 16:30 zaczynam zajęcia z japońskiego, z grupą, która była początkującą, ale teraz już nie jest, bo już powoli zaczyna gadać normalnie ze mną po japońsku, więc jest super. Tak więc jeżeli ktoś z Was chciałby się zapisać na zajęcia z historii sztuki czy japońskiego do mnie, to wskakujcie w opis, tam będzie link do wszystkiego. Najlepsze jest to, że to jest Teacher Core, czyli... tak jak wygląda życie nauczyciela, i tutaj mam otwartą historię sztuki i całą tą prezentację z historii sztuki, co będę robić na dzisiejszych zajęciach, a tymczasem jak wyjdę z jednego desktopu do drugiego, to tutaj mam otwarty licencjat, więc tutaj mam Student Core i jednocześnie studiuję i próbuję pracować, tak więc próbuję, no pracuję, wychodzi mi to dobrze, jest gituwa, polecanko. Zanim zacznę zajęcia, muszę zrobić to i pójść skoczyć sobie po jakieś jedzenie i picie. O, cudownie. To jest przedostatni pasek, moi drodzy. I nie wiem, czy mam paski w domu, tak więc albo będzie wyścig do apteki, albo nie. Weźmy sobie ten palec. Małci. Wstałam rano do niezłej imprezy. Tak, wiem, to obrzydliwe, co zrobiłam. Ale miałam dość niski cukier. O, nie wiem, czy widzicie, ale jest 111. To jest dobry cukier. Mój dobry cukier jest między 80 a 140. Jeszcze glukometr mi płacze, że ma mało baterii. Tak, tutaj sobie sprawdzałam, jaką mam baterię i jak widać, absolutnie nie wiem, jaką mam baterię tutaj w glukometrze, ale to jakoś sobie poradzę z wymianą. A few moments later. Dobra, skończyłam właśnie zajęcia. Jest 12:49, 12:30 skończyłam zajęcia i nie uwierzycie, co się zdążyło wydarzyć. Zadzwonili do mnie z firmy, w której chciałam już od bardzo dawno pracować. I dostałam tam pracę. Jeszcze, żeby nie zapeszać, nie powiem Wam, co to za firma i tak dalej, ale jak już, że tak powiem, będę po próbnym dniu i będę miała 100% pewności, że będę się tam pojawiać dzień w dzień, to Wam powiem na moim Instagramie i na moim TikToku, i oba tutaj profile się wyświetlają w tym momencie. Dodawajcie sobie mnie, zapraszam. I teraz trochę będzie girly talk. W moim życiu wiele się zmieniło, jeżeli chodzi o moje zdrowie. Właśnie, to jest moja teczka medyczna. To jest bardzo dużo jak na zdrową osobę i możecie się domyślić, że jeżeli ta teczka jest taka duża, to ja do końca zdrowa nie jestem. I między innymi chcę Wam pokazać to. Jest to książeczka, którą dostałam w MSWiA, to jest taki szpital bardzo fajny, polecanko. Więc tak, choruję. Moja rzeczywistość w sumie diametralnie się zmieniła w przeciągu 2 ostatnich lat i jak powiem, że było w miarę stabilnie jeszcze w 2022 roku, to w styczniu 2021 zachorowałam na bardzo ukoronowaną chorobę. nie, nie zdejmijcie mi monetyzacji, bo się spłaczę. No i po tej jak zostałam ukoronowana już w styczniu 2021, to moje zdrowie poszło się walić. I właśnie chciałam wam parę rzeczy pokazać i wiem, że nie jestem w żaden sposób zobowiązana, żeby wam udowadniać, że jestem chora, ale raczej pokazuję to, żeby pokazać innym osobom, którym zdrowie się posypało po koronnej chorobie, że nie są same. I pierwszą rzeczą było to, że jak ja byłam w liceum jeszcze przed tą całą koronną chorobą, to ja już wtedy miałam zapalenie płuc przewlekłe, przez parę miesięcy miałam to zapalenie płuc i to się zamieniło w astmę, która po chorobie koronnej... Jezu, co ja wymyśliłam w ogóle? Co to za określenie? Która po koronnej chorobie zamieniła się w dychawicę oskrzelową. Tak więc zasłonię to w taki sposób i mogę wam pokazać. Proszę bardzo. Dychawica oskrzelowa. Jest to mega niefajna choroba. Nie polecam. Tak jak zresztą wszelkie choroby płuc. Jeszcze tutaj z tyłu, to w paski co widzicie, to jest jeden mój rentgen, w którym okazało się, że mam jakieś blizny w ogóle na płucach. Przez to, że jak kaszlę, to mój kaszel brzmi jak kaszel stuletniego palacza, pomimo tego, że to tylko dychawica oskrzelowa. No i w międzyczasie jeszcze wylądowałam właśnie na... Teraz, gdzie jest diabetologia? Halo. Wylądowałam właśnie na diabetologii na MSWiA, bo okazało się, że moja trzustka jest do dupy. No i tak. No i pomijając fakt, że do tej pory jedyne co było przewlekle u mnie zepsute to był wzrok, to tak naprawdę od paru dziesięciu prawie miesięcy bardzo moje zdrowie nie gra. I przez to na przykład byłam w bardzo krótkim odstępie czasu 2 razy w szpitalu. O tutaj proszę bardzo, od 22 marca do 24 nawet marca. A tutaj proszę od 24 lutego do 28 lutego tego samego roku, czyli to jest wcześniejsza, czyli ta wizyta jest wcześniejsza niż ta. I tutaj mam setki różnych USG i po prostu miliony innych rzeczy, które wyniosłam ze szpitala wtedy. Moje cukry potrafiły wyglądać w taki sposób cały dzień i nie sposób było je podnieść, a jak już raz je podniosłam, to nie sposób było je zbić. Mój najniższy cukier wynosił 23 i gdyby nie to, że byli obok moi przyjaciele, to byłabym bardzo mocno dead. I w ogóle na przestrzeni tego całego chorowania pojawiło się u mnie takie poczucie, że ja strasznie wiszę na moich znajomych i jestem od nich zależna. I nie chodzi mi tutaj o stany fizyczne, a raczej właśnie o stany psychiczne, bo te zjazdy fizyczne powodowały bardzo duże zjazdy psychiczne. I nie mówię tutaj o tak poważnych sytuacjach typu myśli samounicestwiające, czy myśli autoszkodzące. Boże, przez cenzurę YouTube'a ten filmik będzie brzmiał jak jedna wielka bzdura, a bardzo nie chcę, żeby tak było. Ale właśnie każde złe samopoczucie i uczenie się życia z nowo zdiagnozowaną chorobą przewlekłą powoduje bardzo duże wahania nastrojów. I mam wrażenie, że ja przez wiele miesięcy wymagałam za dużo od moich przyjaciół, wręcz tego, czego nie powinnam była wymagać. Może nie wymagać, bo to brzmi tak, jakbym była, nie wiem, main character syndrome i tak dalej i podchodziła do nich i mówiła zróbcie mi kawkę, bo mam doła. A wiele moich przyjaciół to są za dobrzy ludzie dla mnie. Przez co oni cierpieli. Przez to, że ja cierpiałam, oni cierpieli. I borykam się do tej pory z wyrzutami sumienia, pomimo tego, że mniej więcej w maju, czerwcu tego roku uświadomiłam sobie, że ja sobie radzę sama. Że potrzebujemy drugiego człowieka, jako że ewolucyjnie jesteśmy zwierzętami stadnymi, ale ja radzę sobie sama świetnie. I potrzebuję kogoś, żeby mnie wysłuchał, ale nie potrzebuję nikogo, żeby rozwiązał za mnie problemu. I to był moment, w którym zaczęłam się szczerze chyba zmieniać. I między innymi dlatego wzięłam sobie tak długą przerwę od YouTube'a i wiem, że filmiki jeszcze nie będą się regularnie pojawiać ze względu na to, że Chyba mam niski cukier. Muszę iść zjeść zaraz, ale dokończę jeszcze tą myśl i pokażę wam zaraz ciąg dalszy mojego dnia. I będą się nadal pojawiać nieregularnie ze względu na to, że ja po prostu uczę się nowej codzienności. To jest coś, czego ja strasznie nie lubię, jako osoba, która była zdiagnozowana z X, z Y rzeczami, to to, że ludzie, jak ja im mówię, no hej, ja ogólnie mam problem z trzustką, to oni reagują jak... Nie, żartujesz. O Boże, jesteś taka biedna. Jakby, bro, ja wiem, że nie wiesz jak zareagować i wiele ludzi zaczyna od razu współczuć komuś takiemu, ale to jest moja rzeczywistość. Nie współczuj mi mojej rzeczywistości, bo ja i tak kocham swoje życie, kocham ludzi, których mam w swoim życiu. Nie mogę się doczekać przyszłości i nie mogę się doczekać tego, co mnie czeka każdego kolejnego dnia. A to, że jestem chora, to nic nie znaczy. To nie sprawia, że nie mogę żyć życiem, którego chcę i które sama sobie dziergam na drutach i tak dalej, i tak dalej. Dobra, dokończę myśl jak zjem, bo po pierwsze wzruszyłam się, a po drugie... chyba serio mam niski cukier. Nie wiem, co zrobiłam nie tak, że mam niski ten cukier, ale chyba mam niski cukier, więc idę jeść. W takim razie jak zareagować? Jak ktoś ci się przyznaje, że jest przewlekle chory, to powiedzieć... zrozumiałam, zrozumiałem. Jak będziesz czegoś potrzebować, to daj znać. I to wystarczy. No i co chcę przez to powiedzieć, to to, że... życie z chorobą jest trudne, ale nie jest niemożliwe i to, co kiedyś wydawało się dla mnie niewyobrażalnie trudne dla drugiego człowieka, czyli na przykład to mierzenie cukru, tak jak w przypadku niektórych osób, podawanie sobie insuliny itd., no to teraz mnie to nie dziwi. Nie wiem, że każda osoba, która choruje na chorobę przewlekłą i na każdą inną chorobę, że tak wygląda ich codzienność. I tak samo wygląda też moja codzienność. W sensie, że wygląda inaczej niż te 2-3 lata temu. No i w związku z tą chorobą, na przykład u mnie, poza tym, że są wahania cukrów, bardzo we znaki daje mi się koszmarne zmęczenie. I to nie jest takie zwykłe zmęczenie, tylko takie wyczerpanie wręcz. Wykończenie. Że chodzisz spać zmęczona i wstajesz zmęczona. I między innymi przez to uczucie bardzo długo lekarze powtarzali mi, że ja nie jestem chora fizycznie i właśnie przez to to diagnozowanie tak dużo czasu zajęło, przez to, że ja czułam, że ja jestem chora fizycznie, a lekarze mi wciskali, że jestem chora psychicznie i że jak mówiłam, że jestem wykończona, to oni byli jak o, no choroby psychiczne tak robią, że człowiek jest wykończony. Dobra, okej, ja przez wiele miesięcy miałam depresję, ale to nie było zmęczenie depresyjne, bro, ja wiem jak się czuję. No i właśnie taki najbardziej przeszkadzający symptom, poza tym, że zasypiałam, albo na przykład zdarzało mi się zasłabnąć, kiedy miałam niski cukier, to było skrajne wyczerpanie. I do tej pory pamiętam, jak się pojawił u mnie ten zjazd energetyczny, bo też wtedy zmieniła się częstotliwość filmów i one zaczęły się pojawiać dużo rzadziej. I mogę wam powiedzieć, że... nie jestem w stanie nagrywać filmików na stojąco już dłużej, bo wielogodzinne nagrywanie filmów na stojąco, jakichś vlogów i tak dalej, to jest dla mnie tak koszmarnie męczące. Ja do tej pory pamiętam, jak zwiedzaliśmy Rzym z moimi przyjaciółmi i ja marzyłam o tym, żebyśmy przynajmniej regularnie znajdowali ławeczki, na których mogłabym usiąść, bo ja byłam tak zmęczona, że nawet nie byłam w stanie cieszyć się tym Rzymem. I robię teraz wszystko, żeby odzyskać to swoje zdrowie. I tak jak już wcześniej mówiłam, filmiki jeszcze nie będą się pojawiać regularnie, ale nagrywam to teraz, żeby zrobić wam my life update i spróbować z vlogmasami. Bo vlogmasy na kanale Lykosi to było coś, co było regularne. W porównaniu do wszystkiego innego na tym kanale, to te vlogmasy były regularne. I właśnie chcę spróbować do nich wrócić. Nie wiem, czy wrócę do formy vlogmasów, czy to będą takie Christmas covers, że będę śpiewać piosenki świąteczne, własne covery, ale coś na pewno wróci. Chcę spróbować, bardzo chcę spróbować. I też mogę wam powiedzieć, że no, w najbliższych miesiącach, na pewno w przyszłym roku, planuję się wyprowadzić za granicę, bardzo, bardzo daleko. I z tego też będę regularnie nagrywać filmiki. Tak więc mam nadzieję, że to mi się uda. To, że wam to mówię teraz, to jest dla mnie taka forma zobowiązania się, bo wiem, że wy będziecie na mnie liczyć. Mam też parę zaległych filmików z obozów do zmontowania, więc no, trochę tego będzie. Część pogadankowa się skończyła, to chyba mogę przechodzić do dalszego mojego dnia jako pracy nauczycielki i pokażę wam teraz dalej, co robię po tym, jak już poprowadziłam jedne zajęcia z historii sztuki i jak się szykuję na kolejne zajęcia, czyli zajęcia z języka japońskiego. A few moments later. Dobra, w międzyczasie zrobiło się dość ciemno, a ja już szykuję się do prowadzenia zajęć. Jako że te zajęcia są po zmroku, to zasłaniam okna i rozświetlam swój pokój sztucznym światłem. Czyli świeci się tu lampka, którą widzicie w moich okularach. Mój laptop też się tutaj grubo odbija. Wszystko się świeci, a japoński już jest przygotowany i mogę wam powiedzieć, że dziś robimy czwartą kolumnę alfabetu hiragana, czyli będziemy robić tachitsuto. W ogóle jak po nazwie TikToka mogliście zauważyć, mój TikTok jest skierowany do osób, które chcą się nauczyć języka japońskiego i opowiada profil trochę o tym, skąd pochodzę i kim jestem w ogóle. Jeżeli chodzi o to specyficzne, urodziłam się tam, ale dorastałam tu, ale w sumie teraz mieszkam jeszcze gdzie indziej, a genetycznie jestem tym i tym, więc jak ktoś jest tym zainteresowany, to zapraszam. No i właśnie, czym jest ta Akademia Myślenia, o której wspomniałam na początku filmiku i powiedziałam później o tym opowiem. Tak więc Akademia Myślenia to jest niepubliczna placówka oświatowa, która wspiera pasję i zainteresowania dzieciaków w takich szkołach jak Szkoła w Chmurze czy Nauczanie Domowe. Przez co mamy zajęcia, tak jak ja na przykład, mam historię sztuki od 11:30 do 12:30, kiedy dzieciaki chodzące do tradycyjnych, stacjonarnych szkół normalnie mają zajęcia. I właśnie jak widać, ze względu na te całodniowe godziny zajęcia są skierowane głównie do dzieciaków, które uczą się w domu. Aczkolwiek na przykład język japoński mam od 16:30 do 17:30, więc część dzieciaków, na przykład mój brat, który wraca około 15:30 do domu, już by się na te zajęcia załapał. Tak więc jeżeli chcecie, to wiecie, zapraszam, nieważne czy się uczycie w domu, czy w stacjonarnej szkole. I uważam, że pomysł w ogóle jest mega, bo w ofercie zajęciowej, co jest tutaj, oferta zajęć, no jest całe mnóstwo zajęć i na przykład mamy mini kurs Comics Art, język chiński od podstaw, mamy artystyczne wyzwania, jak korzystać z Gimpa, jakieś darmowe webinary, wielka gra ekonomiczna. W tym wszystkim właśnie jest mój język japoński i historia sztuki. Jak coś, to nie jest płatna reklama, w sensie Łokik, nie przywalcie się do mnie, to nie jest płatna, ja to mówię, bo pracuję tam. Boże, ten odcinek będzie miał takie stężenie przypałów, że... No i jak możecie zauważyć, mam tutaj taki notes, gdzie normalnie zapisujemy różne rzeczy. Tutaj jest literka ni, która się porusza. No i dzisiaj jest 13 listopada, nagrywam to 13 listopada i dzisiaj mamy tachitsuto i tutaj jest całe słownictwo z zajęć i dalej będziemy się uczyć wskazywać te obiekty cały czas, bo ostatnio uczyliśmy się podróżować przy pomocy partykuły miejsca ni, a dzisiaj będziemy dalej ćwiczyć partykułę wa. Partykuła wa póki co była trochę wyżej, o proszę bardzo, tutaj też się wyświetla jak napisać, więc no. No i honestly mi te zajęcia z języka japońskiego sprawiają giga fan, tak więc jeżeli chcecie się razem ze mną bawić na zajęciach, to zapraszam. Zajęcia są skierowane do dzieci od klasy 1. do 8, ale jeżeli ktoś z was jest starszy, to zostawiam wam na dole maila, na którego możecie pisać i zapisać się na zajęcia prywatne ze mną, albo grupowe, jeżeli znajdziecie sobie całą grupę, bo mogę wam powiedzieć, że planuję odpalić własną działalność gospodarczą już niedługo razem z moją mamą, przez co będziemy mogli nauczać legalnie w Polsce języka japońskiego jako nauczycielki języka japońskiego. Tak więc mamy godzinę 16:02, ja idę sobie zrobić jedzenie i herbatę tradycjonalnie, tradycyjnie, a nie tradycjonalnie. I będę wracać już, żeby poprowadzić zajęcia. Zaraz już zaczynam język japoński. Jak widzicie, tutaj wszystko jest przygotowane tak naprawdę. Nie wiem, czemu nie mogę z tego wyjść. O, tak to zrobię. Tutaj mamy najbliższe nasze zajęcia, czyli dzisiejsze, ale jednocześnie mam odpalone wszystko tutaj, ze względu na to, że jak włączam sobie o... to proszę bardzo, otwieram i mam tutaj wszystkie poprzednie zagadnienia, żeby nie pytać dzieciaków z tego, co nie było. Czyli jeżeli będę się pytać o to, czy pamiętają jakieś słownictwo z alfabetu, to żeby spytać się tylko z tego, co było, a nie z tego, co nie było. Dobra, mamy literkę ta. Zmarzymy to sobie. I teraz tak. W alfabecie angielskim piszemy tą literkę jako CHI i Anglik nam to przeczyta jako ci właśnie, bo oni CH czytają jako takie czy, ci, coś takiego, ale my Polacy powiemy dokładnie tak, jakbyśmy coś ci chce dać. I tak jak mówimy ci, to to jest ta literka, to jest literka ci. I ja ją zapisuję w taki sposób. Mamy tu krótkie ci i mamy tu jeszcze i, czyli łącznie wychodzi nam takie ci, co nie? Czyli ci, które jest krótkie i które jest długie. Mamy literkę ci. Dobra. I ona jest odbiciem lustrzanym literki sa. Czyli piszemy kreseczkę, a później mamy ciach i pion. Ja patrzyłam na Pinterestie, mi się katakana wyświetliła i w katakanie też jest lustrzane odbicie. Dokładnie tak. To jest fantastyczne. A pisze się, jak mam zapisać, to się pisze po prostu CHI. Tak. Anglicy to zapiszą jako CHI. Ale my Polacy przeczytamy to właśnie tutaj w taki sposób, jak jest napisane. Ok, wysłałam wam screena z ostatnim zapisem, ten toke i tokidoki. Uwaga, czyszczę to i zamykam nasz notes dzisiejszy. Mamy już 17. 5 minut na ploteczki, tak? Koniecznie? To co tam mi opowiecie? Pokazać to, te kolarze. Jasne, pokaż, co tam masz pięknego. Fuji jest wulkanem. No, to właśnie czytałam o tym, dlatego tak. Wiem. Tutaj są... No, co tam? Nie. A to gdzie jest ten wulkan? Wulkan to... Chodźcie, zobaczymy sobie to na mapie. Grafika. Gdzie jest wulkan Fuji? Skończyłam zajęcia. Jestem już nawet półtorej godziny po zajęciach, bo jest 18:30. Jestem tak zmęczona. No ale teraz mam już free time. Jestem sobie po kolacji. Moja cudowna siostra zrobiła tofu w glazurze z sezamem i z ryżem. Takie wiecie, a la kurczak słodko-kwaśny, ale to wcale nie jest kurczak, bo to jest wege. I było to absolutnie obłędnie przepyszne. No i tak, postawię was sobie na półce. Zróbmy sobie może w taki sposób, bo ja też nie jestem za wysoka i żeby... Krzywy kadr! Oh yeah! Dobra, jestem absolutnie niedoświetlona, ale póki stoję na palcach, dlatego się tak gibię, ale póki mam jeszcze trochę siły, to dopiję sok, który sobie przyniosłam, a później wskoczę do długiej kąpieli, do wanny, ogarnę się. Jutro ma do mnie dzwonić menadżer z tej firmy, do której się dzisiaj dostałam i umawiać się ze mną na dzień próbny. No i tak, żeby być gotowym just in case, jakbym miała jutro nagle z domu gdzieś wyskoczyć, to się dzisiaj umyję i zrobię sobie po prostu self-care w wannie z pianą i w ogóle. Tak więc idę się ogarniać. Tak więc jak widać, jestem mokrowłosa, już jestem umyta, tak więc moi drodzy, na dzisiaj będę już kończyć. Nie mam na sobie okularów i nie mam bladego pojęcia, czy jestem wyostrzona. Ale liczę na to, że mój aparat odwali robotę za mnie, w końcu autofokus i te sprawy. Tymczasem dziękuję wam bardzo za to, że byliście ze mną dzisiaj w tym odcinku. Po części był to live update, a po części może spowiedź, że tak to nazwę. Tak mi się wydaje, że właśnie jak powiem na głos o tym, że ja mam wrażenie, że traktowałam okropnie moich przyjaciół w chwili, kiedy przechodziłam przez proces oswajania się z chorobą, to jakoś będę się czuła lepiej i będę miała wrażenie, że jestem clean ze wszystkimi. Jeżeli któregoś z was spotkało to samo, niekoniecznie po chorobie koronnej, żeście się po prostu nagle z dnia na dzień pochorowali, że wasze zdrowie się posypało i te sprawy, to wiedzcie, że nie jesteście sami. Nie ma czegoś takiego jak taryfa ulgowa, że kogoś choroby nie ruszają. No nie. Wszyscy chorujemy. Nieważne jak bardzo popularni jesteśmy, jak bardzo bogaci jesteśmy, jak dobre mamy serca i jak duże wyobraźnie i jaki duży potencjał na przyszłość. To po prostu rusza każdego. Tak więc mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Dobrze Was widzieć. I do zobaczenia niedługo. Cześć!